Groźna mutacja w Polsce. Niedzielski ujawnia szczegóły prawo wykonywania zawodu lekarza w tzw. systemie uproszczonym. Konferencja szefa MZ. Lekarz-dentysta, który uzyskał kwalifikacje medyczne poza terytorium państw członkowskich Unia Europejska i nie uzyskał specjalizacji, otrzymuje czasowe pozwolenie do wykonywania zawodu, przekazał podczas czwartkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. System był skomplikowany. Teraz procedura jest uproszczona, ale zapewniająca bezpieczeństwo, wskazywał. Szef MZ zabrał też głos w sprawie brytyjskiej mutacji koronawirusa, której wystąpienie stwierdzono w Polsce. Bardzo się cieszę, że dzisiaj będę mógł wręczyć pozwolenia wykonywania zawodu osobom, które, ze względu na różne bariery administracyjne, biurokratyczne i te związane z kosztami, jakie trzeba ponosić, nie miały możliwości mieć pozwolenia na wykonywanie zawodu, którego się wyuczyli w swoich krajach macierzystych, przede wszystkim Białorusi i Ukrainie, mówił minister zdrowia. Szef MZ wskazał, że do tej pory system dopuszczania do wykonywania zawodu był skomplikowany. Trzeba było przystąpić do nostryfikacji dyplomu na jednej z uczelni medycznych. Potem konieczne było odbycie stażu podyplomowego lub uznanie stażu podyplomowego realizowanego za granicą. Następnie była konieczność zdania egzaminu lekarskiego czy lekarsko-dentystycznego i egzamin z języka polskiego, wyliczał. Ta liczba wymogów tworzyła poważne bariery w dostępie, dodał. Wprowadzono zmiany, a uproszczone procedury, jak podkreślił, zachowują gwarancję wiedzy i odpowiedniego procesu kształcenia. Lekarze, w ramach każdego z wariantów, mogą pracować w Polsce na uproszczonych zasadach maksymalnie 5 lat. Po tym okresie, jeżeli nie spełnią wszystkich warunków kwalifikacyjnych, tak jak ma to miejsce w przypadku lekarza w Polsce, tracą uprawnienia zawodowe, oznajmił. Liczba lekarzy w Polsce, według statystyk międzynarodowych, nie należy do najwyższych w Europie. Myślę, że w ten sposób, wprowadzając te regulacje, uzupełnimy ten potężny deficyt lekarzy i poprawimy dostępność do lekarzy z punktu widzenia pacjenta, mówił szef MZ. Ile wniosków wpłynęło? Niedzielski podczas konferencji prasowej poinformował, że do Ministerstwa Zdrowia o prawo do wykonywania zawodu w tzw. systemie uproszczonym wpłynęły 34 wnioski dotyczące lekarzy i 12 wniosków dotyczących lekarzy dentystów. 5 postępowań zostało zakończonych, pozostałe wnioski są u konsultantów krajowych w celu jakościowej weryfikacji systemu kształcenia, ale też doświadczenia, które udokumentowali aplikujący. Mamy też troszkę braków w dokumentacji, więc 20 wniosków zostało zwróconych w celu uzupełniania, 10 jest w trakcie analizy, przekazał. Skierował też zaproszenie do innych lekarzy. Mamy uproszczoną procedurę i zarobki, które w tej chwili są zarobkami godnymi, szczególnie z punktu widzenia innych krajów, które nie mają jeszcze tak wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego jak Polska, mówił. Prawo do wykonywania zawodu pod konferencji prasowej wręczono 5 osobom. Brytyjska mutacja w Polsce. Dzisiaj laboratorium Genxone poinformowało o tym, że brytyjski wariant koronawirusa jest w Polsce. Szef MZ potwierdził te informacje. Ta informacja nas nie zaskakuje w żaden sposób, bo trudno przypuszczać, żeby wirus, który już powszechnie jest odkrywany w różnych krajach w Europie, nie był obecny w Polsce. Granice nie są barierą dla wirusa, więc to raczej potwierdzenie hipotezy, że on tu już jest obecny od jakiegoś czasu, podkreślił. Niedzielski zaznaczył, że w związku z wykryciem brytyjskiej odmiany natychmiast zostały podjęte działania. Główny inspektor sanitarny zweryfikował informacje i przeprowadził bardzo szybkie śledztwo sanitarne, przekazał. Jak dodał, zgodnie z nim 42-letnia kobieta z Wielkiej Brytanii uzyskała pozytywny wynik testu na COVID-19, 23 grudnia, w związku z którym była w izolacji. Po izolacji wyjechała do Wielkiej Brytanii, a osoba, z którą spędzała święta, wyjechała do Austrii. To, zdaniem Niedzielskiego, oznacza, że mamy tu bezpieczną sytuację. Wydaje się, że niebezpieczeństwo związane z tym ogniskiem jest pod kontrolą, ocenił. Ale, dodał, to nie oznacza, że ten wirus nie jest też w innych miejscach.
Badania nad mutacjami koronawirusa. Szef resortu zdrowia, pytany przez dziennikarzy o kwestię prowadzenia w Polsce badań pod kątem mutacji COVID-19, poinformował, że rozpoczyna właśnie działać sieć badań pod kątem mutacji genotypu, który występuje w wirusie. Od poniedziałku ruszają badania w sieci laboratoriów. One są koordynowane przez ośrodek w Małopolsce pod kierownictwem profesor Krzysztofa Pyrcia, do którego inne ośrodki z całego kraju będą wysyłały pozytywny materiał genetyczny, który będzie podstawą sekwencjonowania genomu wirusa, przekazał. Szczepienia. Po zmniejszeniu dostaw minister był również pytany o to, jak zmienią się terminy szczepień w związku ze zmniejszoną dostawą szczepionek na COVID-19 firmy Pfizer. W tej chwili mamy w Polsce taką sytuację, że terminy, które są udostępniane poprzez infolinię, inne kanały, przez które można się zapisać i oczywiście przekazywane są grupie 0, czyli medykom, to terminy, które odpowiadają ilościom dostaw, które mamy zakontraktowane i co do których jesteśmy pewni, odpowiedział Niedzielski. Według niego Polska do końca pierwszego kwartału 2021 roku ma zakontraktowane i potwierdzone dostawy ponad 5,5 milionów dawek szczepionek, co oznacza, że w tym pierwszym kwartale możemy zaszczepić maksymalnie 2,5 milionów ludzi czy 2,7 milionów ludzi, o ile nie pojawią się nowe dostawy. Niedzielski zwrócił jednocześnie uwagę, że na 29 stycznia przewidziane jest posiedzenie Europejskiej Agencji Lekowej, która ma podjąć decyzję odnośnie dopuszczenia do obrotu szczepionki na COVID-19 firmy AstraZeneca. Na razie cały czas ten termin jest podtrzymywany, co oznacza, że może jest perspektywa, że w tym kwartale pierwszym, ale też na początku kwartału drugiego pojawi się 16 milionów dawek, bo takie mamy ustalenia z firmą AstraZeneca, powiedział. Według niego to byłby bardzo duży zastrzyk, który postawiłby nas w zupełnie innej jakościowo sytuacji.